Dzień dobry, Zakup Board Games. Jak zawsze, dzięki, że jesteście tutaj i w dzisiejszym filmie omówimy sobie dokładnie zasady do gry Twilight Imperium 4. edycja. Jest to oczywiście druga część serii, ponieważ tak, rozpocząłem serię o właśnie tej grze, Twilightie, i w pierwszym filmie pokazałem wam dokładnie komponenty tej gry, pokazałem wam, jak to wszystko rozstawić na stole, wspomniałem o ogólnych założeniach rozgrywki oraz o większości kluczowych pojęć, które musimy znać, aby poprawnie właśnie grać w ten tytuł. W dzisiejszym filmie przedstawię wam, jak dokładnie wygląda cała runda, jak wyglądają tury graczy, jak to wszystko przebiega, jakie akcje będziemy mogli wykonać. Ale ten film oczywiście nie będzie ostatnim filmem. W kolejnym filmie wspomnę o walce, czyli wytłumaczę dokładnie, jak wygląda przebieg walki, jak wyglądają specjalne zdolności naszych statków, jak wyglądają bitwy kosmiczne, jak wyglądają bitwy naziemne. To wszystko w kolejnym filmie. Dzisiaj skupimy się na reszcie całej rozgrywki. A przechodząc już właśnie do samej rozgrywki. W ostatnim filmie wspomniałem wam, jak mniej więcej wygląda cała gra. Gra oczywiście toczy się w rundach. Każda runda wygląda tak, że jest podzielona na kilka faz. Jest to faza strategii, faza akcji, faza statusu oraz faza polityki. W fazie strategii każdy z graczy będzie wybierać swoje karty strategii na daną rundę. W fazie akcji będziemy wykonywać akcje na planszy głównej, czyli będziemy ruszać się, walczyć, przejmować planety i wchodzić w interakcję z planszą. Następnie jest faza statusu, czyli ogólnie taka faza czyszczenia, a po niej, jeśli jeden z graczy przejmie planetę Metacolorex już wcześniej w fazie akcji, no to ostatnią fazą, czyli czwartą, będzie faza polityki. Jak zakończymy fazę polityki, to rozpoczynamy nową rundę, czyli od nowa przechodzimy do fazy strategii. Także teraz dokładnie omówimy sobie, jak właśnie będzie wyglądała ta nasza faza strategii. Podczas fazy strategii gracze po kolei wybierają karty strategii. Rozpoczynając od mówcy i zgodnie z ruchem wskazówek zegara wybierają po jednej karcie strategii, umieszczając ją odkrytą przed sobą. W rozgrywkach na 3 lub 4 graczy, ponownie rozpoczynając od mówcy i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy dobiera drugą kartę strategii i umieszcza ją przed sobą. Jeśli w puli pozostaną karty strategii, umieszczamy na każdej karcie po jednym żetonie dóbr. W trakcie kolejnej rundy gracz, który dobiera taką kartę strategii, zyskuje wszystkie żetony dóbr umieszczone na tej karcie. Omówmy teraz rolę i akcję kart strategii. Na karcie strategii znajduje się liczba określająca inicjatywę, czyli kolejność ruchu graczy w fazie akcji. Gracz z najniższą inicjatywą będzie rozpoczynać fazę akcji, a po nim gracz z kolejną najniższą inicjatywą itd. Jeśli posiadamy po dwie karty strategii, bierzemy pod uwagę tę kartę z niższą inicjatywą. Każda karta ma swoją nazwę oraz opis zdolności podstawowej oraz drugorzędnej. Zdolność podstawowa to natychmiastowy efekt dla gracza, który zagrał tę kartę strategii. Zdolność drugorzędna może być rozpatrzona przez wszystkich pozostałych graczy, ale nie przez właściciela karty. Po użyciu zdolności karty strategii odwracamy ją na jej rewers, przypominający o inicjatywie graczy. Okej, i w tym momencie moglibyśmy sobie omówić wszystkie 8 kart strategii, ale bez znajomości takich ogólnych zasad i tak nie będziecie wiedzieli, o co tutaj chodzi, także karty strategii omówię później w tym filmie. Generalnie, jeśli od razu chcecie sobie przeskoczyć do omówienia właśnie tych wszystkich kart, to tutaj jest dokładny czas na tym filmie, kiedy o tym będę mówić. A teraz dokładnie przejdźmy sobie do fazy akcji. W fazie akcji wchodzimy w interakcję z planszą główną, także będziemy poruszać swoje statki po układach, będziemy przejmować planety, będziemy toczyć bitwy, będziemy produkować jednostki, będziemy także zagrywać właśnie te wybrane wcześniej karty strategii, będziemy mogli zagrywać też karty akcji, które będziemy mieli na ręce. Będziemy także mogli wykonywać akcje z naszych kart, z planszetek, naszej rasy. Także można powiedzieć, że właśnie ta faza akcji to jest taka główna, najważniejsza faza w całej grze. I z grubsza faza akcji wygląda tak, że według tych kart strategii, które wzięliśmy wcześniej, będziemy wykonywać swoje tury, ponieważ właśnie cyfry na tych kartach określą naszą inicjatywę. Także gracz oczywiście z najniższą inicjatywą, na przykład ten, który wziął sobie kafel przywództwa, rozpoczyna pierwszy. Także weźcie pod uwagę też to, że co każdą rundę nasza kolejność będzie się zmieniać. I teraz według tej kolejności inicjatywy każdy gracz ma do wyboru jedną z trzech akcji. Pierwsza akcja jest to akcja strategiczna, czyli możemy
zagrać akcję z tego kafla strategii, który wybraliśmy, bądź z drugiego, jeśli posiadamy dwa kafle strategii. Od razu mówię, że to nie jest tak, że jeśli posiadamy na przykład kafel z numerem 1, to musi być nasza pierwsza akcja, którą zagrywamy. Możemy wykonać dowolne inne akcje, a na samym końcu przed spasowaniem możemy właśnie dopiero wtedy użyć takiej karty. Drugą naszą możliwą akcją będzie akcja taktyczna, czyli będziemy używać swoich żetonów, żeby aktywować układy na planszy i tam właśnie z takim układem będziemy wchodzić w interakcję. A trzecią naszą możliwością jest akcja komponentu, czyli jeśli na jakiejkolwiek swojej planszetce czy na kartach mamy napisane akcja, dwukropek i jakiś efekt, to będzie właśnie ta nasza trzecia akcja. No i w całej fazie akcji jeden gracz wybiera jedną z tych możliwości, którą jest w stanie zrobić. Także wykonuje akcję albo strategiczną, taktyczną, albo akcję komponentu i wykonuje ją jedną. Następnie po nim idzie kolejny gracz z kolejnością inicjatywy, potem kolejny i tak dalej, dopóki tura nie wróci do tego pierwszego gracza. I wtedy kolejny gracz zagrywa swoją kolejną akcję i tak do momentu, aż będzie mógł wykonywać jakieś akcje, dopóki nie spasuje. Ważne jest, że nie można spasować, zanim nie zagra się kafla strategii. I to jest bardzo ważne. Kafel strategii musi zostać użyty, wykorzystany i dopiero po tym będziemy mogli spasować. Ale jak już to zrobimy, czyli jak już spasujemy, to już nie będziemy mogli wrócić do swoich tur. Bardzo ważne jest to, że też nie możemy pomijać swojej tury. Jest taka jedna rasa, która może zrobić pewną rzecz, żeby właśnie pominąć swoją turę, żeby grać na zwłokę. Ale generalnie wychodzimy z założenia, że nie można pomijać swojej tury. Jeśli nie mamy żadnej możliwości do wykonania jakiejkolwiek akcji, to musimy spasować. Omówmy sobie teraz dokładnie wszystkie poszczególne akcje, które możemy zrobić, a zacznijmy dokładnie od akcji taktycznej. I tak jak mówiłem wcześniej, podczas akcji taktycznej wchodzimy w interakcję z planszą. Ruszamy się, budujemy, produkujemy, walczymy itd., itd. Na potrzeby tego filmu omówię dokładnie aktywację, omówię ruch oraz produkcję jednostek. Bitwy kosmiczne, bitwy na Ziemię oraz inwazje na planetę omówię w kolejnym filmie, także zapraszam za jakiś czas. Także zacznijmy od aktywacji. Akcja taktyczna. Aktywacja. Na początku akcji taktycznej gracz wybiera dowolny układ na planszy gry, a następnie umieszcza na nim swój żeton dowodzenia z puli taktyki. Nie może on wybrać układu, w którym już znajduje się jego żeton, ale może wybrać układ z żetonami innych graczy. Jeśli gracz nie ma żetonów w puli taktyki, nie może aktywować żadnego układu. Wybrany układ będzie aktywnym układem na czas trwania akcji taktyki. Akcja taktyczna. Ruch. Podczas akcji taktyki aktywny gracz może poruszyć dowolną ilość swoich statków na aktywny układ. Każdy statek posiada wartość ruchu przedstawioną na planszy rasy. O tyle układów statek danego typu może poruszać się po planszy głównej. Dla przykładu, statek o wartości ruchu 2 może poruszyć się do aktywnego układu z kafla sąsiedniego bądź oddalonego o jeden układ więcej. Poruszając statki musimy stosować się do kilku reguł. Każdy poruszony statek musi zakończyć ruch w aktywnym układzie. Statek nie może poruszyć się przez układ, na którym znajdują się statki innych graczy. Nie można poruszać jednostek z układu, w którym znajduje się nasz żeton dowodzenia. Każdy statek z wartością ładowności może przetransportować maksymalnie tyle myśliwców i piechoty, ile wynosi jego ładowność. Statek może zabierać także jednostki z układów, przez które się porusza, o ile nie znajduje się na nich nasz żeton dowodzenia. Jeśli jeszcze chodzi o ładowność. Na układzie nie może znajdować się więcej myśliwców i piechoty niż wartość ładowności. Nadmiarowe jednostki należy zniszczyć. Piechota umieszczona na planecie nie wlicza się do ładowności. Na czas bitwy kosmicznej nie bierzemy pod uwagę limitów ładowności, ale po bitwie nadmiarowe jednostki należy od razu zniszczyć. W poprzednim filmie omówiłem działanie wszystkich tuneli czasoprzestrzennych oraz anomalii, ale należy teraz jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie o działkach PSD. Jeśli jakikolwiek gracz wkracza na nasz układ, w którym znajduje się nasze działko PSD, to jeszcze zanim bitwa się rozpocznie na dobre, to właśnie można z takiego działka do wrogich statków strzelać. Na razie o tym tylko wspominam, dokładniej będę to omawiać w kolejnym filmie o walce. Oczywiście coś o tej walce musimy także wspomnieć, także jeśli jakiekolwiek statki wroga wkraczają na nasz układ, to wtedy jest walka. I taka walka składa się także z kilku etapów. Po pierwsze następuje bitwa kosmiczna. Każdy nasz statek ma pewną wartość bojową i jeśli chodzi o bitwę, to
będziemy za każdy statek rzucać kośćmi. Będziemy przydzielać sobie obrażenia, będziemy aktywować specjalne zdolności naszych statków, będziemy uszkadzać nasze statki. Ale jak już taka bitwa się skończy, powiedzmy zniszczymy wszystkie statki przeciwnika i został tam nasz statek i powiedzmy, że taki statek transportował jednostki piechoty, to taką jednostkę piechoty możemy wrzucić na planetę. Jeśli znajduje się tam piechota innego gracza, to następuje wtedy bitwa naziemna. Jeśli wygramy taką bitwę naziemną, zniszczymy piechotę przeciwnika, no to wtedy możemy przejąć planetę. Jeśli na aktywnym układzie nie ma wrogich jednostek, a nasze statki transportują piechotę, może ona zostać umieszczona na planetach. W takim wypadku przejmujemy kontrolę na takiej planecie i dobieramy jej karty z puli, bądź zabieramy kartę tej planety graczowi, który posiadał tam swoją kontrolę. Jeśli jako pierwszy gracz w rozgrywce przejmujemy planetę Metacolerex, musimy dodatkowo wydać 6 punktów wpływów, aby przydzielić do Metacol swoją piechotę i ją przejąć. Gracz, który tego dokona, zdobywa żeton namiestnika i 1 punkt zwycięstwa. Jeśli nasze jednostki opuszczą planetę, oznaczamy ją swoim żetonem kontroli. A teraz dokładniej omówimy sobie, jak działa produkcja. Produkcja. Jeśli w aktywnym układzie aktywny gracz posiada jednostki z wartością produkcji, czyli głównie będą to nasze stocznie kosmiczne, może produkować jednostki, wydając swoje zasoby. Aby wyprodukować jednostkę, należy sprawdzić na naszym arkuszu rasy, ile dana jednostka kosztuje, a następnie zapłacić jej koszt zasobami, wyczerpując planety bądź wydając żetony dóbr. Jeśli gracz produkuje kilka jednostek naraz, możemy zsumować ich łączny koszt, a następnie wydać zasoby. Musimy jednak pamiętać, że każda produkująca jednostka posiada wartość produkcji. Oznacza ona, ile maksymalnie jednostek jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu jednej akcji produkcji. Każdy wyprodukowany statek musi zostać umieszczony w przestrzeni kosmicznej aktywnego układu, a piechota na planecie, na której znajduje się stocznia kosmiczna. Symbole przy myśliwcach i piechocie oznaczają, że jedna produkcja zapewnia nam 2 jednostki danego typu. Jeśli przy produkcji zabrakło nam w puli danego rodzaju statku, możemy najpierw usunąć dowolny statek tego rodzaju z planszy i wyprodukować go na aktywnym układzie. Jednak nie możemy zabierać takich statków z aktywowanego wcześniej układu. Jeśli jednak zabraknie nam myśliwców czy piechoty, możemy skorzystać z kartonowych żetonów. Działają one jak figurki i dla oznaczenia musi im towarzyszyć przynajmniej jedna figurka tego samego typu i koloru. Jeśli na aktywnym układzie znajdują się statki innego gracza, nasze stocznie są zablokowane i nie mogą produkować jednostek. No i kolejną akcją, o której wspomniałem wcześniej, jest akcja strategiczna. I wygląda to tak, że wybieramy swój jeden kafel strategii i go aktywujemy. Aktywujemy jego pierwszą zdolność, ta zdolność z góry, to jest zdolność dla nas. Następnie inni gracze, jeśli tylko chcą, jeśli ich na to stać, ponieważ za te właśnie akcje drugorzędne, które mogą wykonywać inni gracze, czasami trzeba będzie zapłacić. Także jeśli inni gracze chcą wykonać i chcą zapłacić za taką akcję, no to mogą ją teraz wykonać. I przypominam, że musimy użyć tej karty, żeby móc spasować. Oczywiście, kiedy dany gracz już spasuje, to nie będzie mógł wykonywać dalej swoich akcji, ale za to będzie mógł wykonywać akcje drugorzędne właśnie z takich kart innych graczy. No i teraz właśnie omówmy sobie dokładnie, po kolei, od numerka 1 do 8, co robią poszczególne karty strategii. W grze posiadamy 8 różnych kart strategii o różnej inicjatywie oraz zdolnościach. Karta przywództwa zapewnia aktywnemu graczowi 3 żetony dowodzenia oraz możliwość kupna żetonów za wpływy. Pozostali gracze mogą kupować żetony dowodzenia za wpływy. Karta dyplomacji pozwala zablokować jeden z układów aktywnego gracza, aby inni nie mogli aktywować takiego układu. Dodatkowo aktywny gracz odświeża swoje 2 dowolne planety. Reszta graczy może wydać żeton z puli strategii, aby także przygotować swoje 2 wyczerpane planety. Tak, wiem, że powiedziałem coś niezgodnego z tym, co znajduje się na kaflu numer 2. Ponieważ kafel numer 2 mówi, żeby przygotować planety w tym aktywowanym układzie, ale oczywiście wyszła errata, wyszły nowe, poprawione prawa i właśnie według tych nowych zasad będziemy przygotowywać dowolne planety. Nie tylko i wyłącznie te na tym aktywowanym przez nas układzie, dzięki tej karcie. Karta polityki pozwoli przejąć żeton mówcy, dobrać nowe karty akcji oraz podejrzeć karty polityki i odłożyć je na spód bądź na górę talii kart polityki. Karta budowy pozwoli aktywnemu graczowi budować jednostki PSD oraz stocznie. Pozostali gracze, wydając żeton strategii, mogą zbudować jedną stocznię lub jedną jednostkę PSD.
Dzięki karcie handlu aktywny gracz dobiera 3 żetony dóbr. Uzupełnia także swoje towary do maksymalnej ilości oraz wybiera graczy, którzy nie będą musieli płacić za akcję drugorzędną. Pozostali gracze, o ile nie zostali wybrani przez aktywnego gracza, mogą zapłacić żeton strategii, aby uzupełnić swoje towary. Karta wojny pozwala aktywnemu graczowi usunąć jego dowolny żeton dowodzenia z planszy i od razu umieścić go z powrotem na swojej planszy gracza. Może on także dowolnie zamienić miejscami żetony dowodzenia na swojej planszy. Karta technologii pozwala opracować aktywnemu graczowi jedną technologię oraz może on wydać 6 zasobów, aby opracować kolejną technologię. Pozostali gracze mogą wydać jeden żeton z puli strategii oraz 4 zasoby, aby opracować jedną technologię. O technologiach opowiem w dalszej części tego filmu. Karta Imperium pozwala aktywnemu graczowi natychmiast zrealizować jeden publiczny cel, którego warunki ten gracz spełnia. Następnie, jeśli kontroluje on planetę Metacolerex, zdobywa jeden punkt zwycięstwa. Jeśli jednak nie ma takiej kontroli, zdobywa jedną kartę tajnego celu. Pozostali gracze mogą wydać żeton z puli strategii, aby dobrać jeden tajny cel. Każdy gracz może posiadać maksymalnie 3 tajne cele, zrealizowane bądź nie, które nie są jawne dla innych graczy. Za każdym razem, gdy dobieramy tajne cele, ale posiadamy już 3 takie karty, możemy odrzucić dowolny niezrealizowany cel i zachować ten nowy. No i jak już wszystkie karty strategii mamy omówione, to przejdźmy sobie teraz do tej akcji, o której wspomniałem wcześniej, czyli o akcji komponentu. I wygląda to tak, że aktywujemy dowolną naszą zdolność, bądź na przykład aktywujemy jakąś kartę akcji, którą mamy, daje nam to jednorazową, jakąś taką fajną zdolność i następnie taką kartę na przykład będziemy odrzucać. Najczęściej jest tak, że jeśli będziemy wykonywać akcje m.in. z planszetki naszej rasy, to także będziemy musieli zapłacić za taką akcję, żeby oczywiście co turę nie wykonywać jej w nieskończoność. Czasami będziemy płacili zasobami, czasami żetonami, także to jest bardzo ważne. I jeśli wszyscy gracze wykonają to, co oczywiście chcieli, wszyscy gracze spasują, no to następuje faza statusu, czyli faza czyszczenia. Jest to oczywiście faza porządkowania całej planszy gry i naszych planszetek i składa się z 6 faz. Zacznijmy od pierwszego, czyli od realizacji celów. Realizacja celu. Każdy z graczy według kolejności inicjatywy może zrealizować jeden publiczny cel oraz jeden tajny cel, jeśli spełnia wymagania, a następnie dodaje jeden punkt za zrealizowaną misję etapu pierwszego lub 2 punkty za misję etapu drugiego oraz punkt z karty tajnego celu. Po wykonaniu celu oznaczamy jego kartę naszym znacznikiem kontroli. Każdy cel może zostać spełniony przez dowolną ilość graczy, jednak jeden gracz nie może ponownie spełnić celu z tej samej karty w kolejnych rundach. Gracze nie mogą wypełniać celów publicznych, jeśli nie kontrolują wszystkich planet w swoich układach macierzystych. Odkrycie publicznego celu. Mówca odwraca kolejną kartę celu publicznego. Jeśli wszystkie karty etapu pierwszego zostały wcześniej odkryte, odwraca kartę celu etapu drugiego. Jeśli wszystkie cele były już odsłonięte, gra się kończy i przechodzimy do wyłonienia zwycięzcy, czyli gracza z największą ilością punktów. Dobieranie kart. Każdy z graczy dobiera po jednej karcie akcji z wierzchu talii kart akcji. Usuwanie żetonów dowodzenia. Gracze usuwają swoje żetony dowodzenia z układów na planszy gry i odkładają je do swojej puli posiłków. Zdobywanie i przydzielanie żetonów dowodzenia. Każdy gracz otrzymuje 2 żetony z puli posiłków i umieszcza je w dowolnej puli na arkuszu dowodzenia. Może także dowolnie przeorganizować wszystkie żetony znajdujące się na planszy dowodzenia. Przygotowanie kart. Każdy gracz przygotowuje wszystkie swoje wyczerpane karty, czyli karty planet, technologii oraz strategii. Naprawa jednostek. Jeśli nasze jednostki zostały uszkodzone w walce, teraz możemy je naprawić. Uszkodzenia i naprawę omówię szerzej w kolejnym filmie. Zwrócenie kart strategii. Wszyscy gracze zwracają karty strategii do wspólnej puli. Następnie, jeśli któryś z graczy wcześniej zdobył żeton namiestnika, następuje faza polityki. W przeciwnym wypadku gracze rozpoczynają nową rundę od fazy strategii. No i teraz następuje faza polityki, czyli jeśli jeden z graczy przejął wcześniej planetę Metacolerex, no to teraz wszyscy gracze będą zbierali się jako galaktyczna rada, która będzie uchwalała nowe dyrektywy i prawa w galaktyce. I faza polityki wygląda tak, że mamy talię polityki. Na początku fazy polityki wyciągamy jedną kartę i może to być na przykład, tak jak tutaj mam, prawo, które będzie wprowadzało jakąś zmianę reguł do samego końca gry. I my będziemy głosować nad tym prawem.
bądź może to być na przykład dyrektywa. I głosujemy nad dyrektywą i dyrektywa zapełni nam jakiś jednorazowy efekt. I teraz tak, według danej karty zawsze musimy głosować na coś, na kogoś albo za czymś. Na przykład może być to prawo, gdzie głosujemy za lub przeciw, więc każdy gracz będzie oddawał daną swoją ilość głosów na jedną z tych pozycji, albo na za, albo na przeciw. Żeby oddać jeden głos, musimy wydać jeden wpływ. Także na przykład jeśli wyczerpiemy planety o łącznej sile na przykład 6 wpływów, no to oddajemy 6 głosów na jedną z tych pozycji. Nie możemy wyczerpać części planet na przykład, żeby głosować za, a innej części planet, żeby głosować przeciw. Zawsze musimy wybrać tylko ten jeden efekt. Czasami nie głosujemy za albo przeciw, ale na przykład głosujemy tak, że musimy wyłonić jakąś planetę na przykład, albo jakiś układ, albo głosujemy tak, że wybieramy jakiegoś gracza. Wtedy oddajemy daną ilość głosów na przykład na daną planetę czy na danego gracza. I też musimy tutaj pamiętać o kolejności, ponieważ zawsze głosowanie rozpoczyna osoba, która siedzi po lewej stronie od mówcy i gracze głosują zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Oznacza to, że mówca zawsze będzie głosował na samym końcu i jest to taki bardzo duży przywilej, ponieważ będzie miał decydujące prawo w głosowaniu. Oczywiście jeśli efekt danego prawa czy dyrektywy jest pozytywny, to zawsze możemy głosować sami na siebie. Gracze w momencie oddawania głosu muszą jasno i wyraźnie powiedzieć, jaki jest efekt, na co głosują, czy głosują za, czy przeciw, czy na jakiegoś gracza. Ale jeśli chcą, to zawsze mogą się wstrzymać od głosu. Kolejna rzecz. Jeśli przy głosowaniu nastąpi remis, to remis zawsze będzie rozstrzygał mówca. No i oczywiście jeśli po takim głosowaniu większość głosów będzie za, to rozpatrujemy efekt z karty za. Jeśli musieliśmy wyłonić konkretnego gracza, no to ten gracz, który otrzymał najwięcej głosów, czy ta planeta, która otrzymała najwięcej głosów, realizuje w tym momencie efekt z karty. I teraz uwaga, po pierwszym głosowaniu rozpoczyna się drugie głosowanie, czyli dociągamy kolejną kartę polityki i głosujemy nad nowym prawem, czy nad nową dyrektywą. Po drugim głosowaniu możemy teraz odświeżyć wszystkie swoje karty. Także na spokojnie nie będą one wyczerpane ani zużyte właśnie na kolejną naszą rundę. No i co? No i przeszliśmy przez wszystkie fazy, także po fazie polityki cała runda rozpoczyna się na nowo, czyli rozpoczynamy od fazy strategii i wybierania kafli strategii. I teraz na samym końcu filmu wspomnę jeszcze o technologiach. Jak ulepszać nasze jednostki, jak wynajdywać nowe technologie. Także zapraszam teraz na tą ostatnią właśnie część odnośnie opracowania technologii. Technologię możemy rozwijać dzięki akcji strategii z kafla technologii. Każdy z graczy posiada identyczną talię technologii plus karty technologii rasy. Część kart będzie dla nas dostępna od razu. Te karty są opisane z tyłu planszetki naszej rasy. Technologie dzielą się na 4 rodzaje. Odróżnia je kolor, ale też ogólne zastosowanie. Technologia biotyczna, technologia wojenna, technologia napędowa, technologia cybernetyczna. Gracze mogą opracować technologię bądź technologię jednostek. Karty technologii dają graczom nowe potężne zdolności, a karty ulepszeń jednostek, jak nazwa wskazuje, będą ulepszać nasze jednostki. Każda karta technologii posiada symbol technologii, którą zapewnia do rozwoju kolejnych technologii, ale także wymagania technologiczne, aby taką kartę opracować. Jeśli chcemy opracować nową technologię, musimy posiadać już karty technologii w ilości i symbolach zgodnych z wymaganiami takiej technologii. Podstawowe karty technologii nie posiadają wymagań, ale dają symbol technologiczny na przyszły rozwój. Karty technologii ulepszeń jednostek posiadają wymogi technologiczne do opracowania, jednak nie dają żadnego nowego symbolu technologii. Po opracowaniu należy taką kartę umieścić na polu odpowiedniej jednostki, zakrywając jej pole na planszy gracza. Należy zauważyć, że większość graczy musi opracować technologię Słońca Wojny w trakcie gry, aby w ogóle móc produkować tę jednostkę. Do pomocy przy wymaganiach technologicznych możemy użyć planet ze specjalizacjami technologicznymi. Jeśli posiadamy przygotowaną planetę, na której znajduje się symbol technologii, możemy taką planetę wyczerpać, aby zignorować jeden symbol tej specjalizacji. No i z grubsza to by było to, o co chodzi właśnie w technologiach. Jakie dokładne mamy karty technologii w grze, co każda karta robi, to już musicie sobie sami zobaczyć, żeby opracować idealną strategię dla waszej rasy. To co mogę powiedzieć od siebie, Jacques Vemouad rozpoczynają ze Słońcem Wojny.
rządzą. No i to by było na tyle w tym filmie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, jeśli materiał Wam się spodobał, to subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie ten materiał, komentujcie oczywiście. No i widzimy się, mam nadzieję, całkiem niedługo w filmie odnośnie walki. Ten materiał już będzie trochę mniej upierdliwy do składania, także myślę, że pojawi się w mniejszym odstępie czasu niż był pomiędzy pierwszym a tym właśnie drugim filmem. Także w tym momencie ja już się z Wami żegnam. Dzięki i do następnego.